Lasagne po bolońsku to bardzo pyszne, klasyczne, ale troszkę skomplikowane w przygotowaniu danie. Warto więc go przygotować trochę więcej, ale gwarantuję, że nic nie zostanie na później. Przygotowanie zaczynam od pokrojenia cebuli. Kroję drobno w kostkę, po czym przesmażam na oliwie z oliwek do zeszklenia. Potrawa ma być idealna, więc nie użyję już gotowego mielonego mięsa. Zmielę je sam. Używam antrykota wołowego. Mieląc mięso sami, mamy 100% pewność, co znajduje się w naszej potrawie i jakiej jest jakości. I tak, piękna, soczysta wołowinka ląduje na patelni razem z zeszkloną cebulą. Smażę ją i mieszam bardzo dokładnie, szpatułką rozbijając wszystkie grudki. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej naszych przepisów, odwiedzajcie często naszą stronę www.kulinarnatv.pl. Po około 5 minutach smażenia dodaję szklankę mleka, a także szczyptę gałki muszkatołowej. A kiedy mleko nam odparuje, przekładam całą zawartość z patelni do garnka. Dojdzie nam sporo jeszcze różnych produktów i będzie zdecydowanie wygodniej nam to wszystko dusić właśnie w garnku. A skoro już wspomniałem o innych produktach, to czas za nie się zabrać. Marchewkę kroimy w paseczki, tak zwane julienne, a selera naciowego w plasterki. No i teraz możemy zacząć przygotowywać z naszego mięsa pyszny boloński sos. Najpierw wlewamy do niego kieliszek białego, wytrawnego wina. Nie muszę raczej przypominać, że jeden kieliszek winka wypiłem wcześniej. Wszak trzeba sprawdzić jego smak. No może tym razem dwa kieliszki. Do sosu wrzucamy warzywa, marchewkę i pokrojony seler naciowy. Całą zawartość naszego garnka mieszamy i zaczynamy przyprawianie. Użyjemy suszonego oregano i suszonej bazylii. A także dodamy sporo soli, a także pieprzu. Z ostrych rzeczy dodamy jeszcze pokrojoną drobno papryczkę chili. No i wreszcie pomidory. Ja używam pomidorów pelati. Rozdrabniam je i dodaję do sosu. Można użyć pomidorów świeżych, krajowych, ale smak nie będzie taki intensywny. A żeby go jeszcze wzmocnić, dodaję około 3 łyżek koncentratu pomidorowego. Dodatkowo zalewam bulionem około szklanką, całość mieszam i duszę tak około 1,5 godziny. W razie potrzeby dolewam bulionu, a pod koniec duszenia dodaję czosnku, który pięknie podniesie nam cały smak. Sos boloński mamy już gotowy, to teraz bierzemy się za następny sos, sos beszamelowy. Roztapiamy sporą ilość masła na patelni, dodajemy mąkę i rozpuszczamy ją. A kiedy zacznie tworzyć się jednolita, gładka masa, zaczynamy dolewać mleka, cały czas mieszając, aż doprowadzimy do konsystencji gęstego budyniu. Wtedy przeprawiamy solą, pieprzem i gałką szkatałową. I wreszcie możemy zacząć się bawić w układanie naszej lasagne. Dno naczynia żaroodpornego skrapiamy oliwą z oliwek, a także smarujemy sosem beszamelowym. Na to układamy warstwę makaronu, a na niego grubą warstwę odparowanego sosu bolońskiego. Na niego zaś zdecydowanie cieńszą warstwę beszamelu. Dokładnie i równo rozsmarowuję, po czym posypuję sporą ilością świeżo utartego żółtego sera. A teraz déjà vu. Układamy jeszcze raz to samo. Makaron, sos boloński, sos beszamelowy, ser. A na nią trzecia, już u mnie ostatnia warstwa. Kiedyś we Włoszech nawet jadłem 7 warstwą lasagne. Przyznam się jednak nieskromnie, moja lepsza. Ostatnią warstwę zwieńczam dodatkowo świeżo utartym parmezanem. Używam go dosyć dużo. I tak przygotowaną wkładam do nagrzanego do 190 stopni piekarnika na 30-35 minut. I wyciągam, jak już będzie pięknie, brązowo-złociutka na wierzchu. Wtedy porcuję i wykładam na talerze. Lasagne jest pracochłonna, ale efekt końcowy jest warty każdej minuty spędzonej w kuchni, więc według mnie koniecznie zróbcie ją w domu.